Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, aby porozmawiać o narzekaniu. Dzień dobry. Za 2 tygodnie biegnę maraton, jeszcze nigdy nie byłem tak źle przygotowany. Tak marzę, żeby przebiec ten maraton. Nawet założyłem swoją szczęśliwą koszulkę. Piotrek, idziemy biegać? Jak było? Spoko. Znalazłem rodzinkę i idziemy coś jeść, prawda? No, kufi. A już niedługo. Zium. I potem zium. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, aby porozmawiać o narzekaniu. I skąd to narzekanie się bierze w naszych głowach? Narzekać jest bardzo łatwo. Spójrzmy na przykłady. Ale ten nasz sąsiad beznadziejnie parkuje. Ta moja szefowa to straszna jędza. Ale te pokemony to gówno. Słabo działa i bez sensu, te robaczki brzydkie. Co za debile zarządzają tym ZUS-em? Ja zrobiłbym to lepiej. Czego się nie dotnę, to zawsze jest źle. Ale ten brunejko zrobi więcej ode mnie. Brzydki i leń i nic nie umie. Dlaczego ja tyle nie zarabiam? Przecież jestem lepszy od niego. Jakim trzeba być partaczem, żeby tak linię narysować z taką przerwą po środku? Bez sensu. Ja nie mogę. Pracuję 8 godzin dziennie, zarabiam tylko 5 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy. Jakim prawem? Życie jest niesprawiedliwe. Mi to się nigdy nie uda. To zawsze mam podgórkę. Jak nie wiatr w oczy, to wszyscy mają lepiej, tylko ja mam najgorzej. I jest tylko jedna rzecz pozytywna związana z narzekaniem. Ta rzecz jest taka, że pozwala w świecie ludzkim budować relacje. Gdy jest jedna osoba, która narzeka i druga osoba, która narzeka, zbiorą się razem, wtedy buduje się między nimi relacja. Natomiast jest bardzo dużo negatywnych rzeczy związanych z narzekaniem. Po pierwsze, zamiast skupiać się na pozytywnych rzeczach danej sytuacji, jakiejkolwiek sytuacji, skupiamy się na negatywnych rzeczach danej sytuacji. I nasz umysł, zamiast iść w górę, żeby być szczęśliwym, pozytywnym, idzie w dół, żeby być negatywnym i zmęczonym. Po drugie, negatywnie wpływa na ludzi dookoła. Jeżeli my narzekamy, a oni akurat byli w dobrym nastroju i nie narzekali, to za chwilę przełączają się w tryb narzekania i również narzekają. Po trzecie, niczego to nie zmienia. Narzekanie nie zmienia nigdy niczego na lepsze. Czyny, tak. Podejmowanie decyzji, tak. Ale nie narzekanie. Po czwarte, nasz umysł działa tak, że zaczyna wierzyć w rzeczy powtarzane w kółko. Też w narzekanie. Więc jeżeli narzekamy ciągle, że mało zarabiamy, te 30 tysięcy złotych miesięcznie to jest tak mało i to jest takie niesprawiedliwe, to wierzymy to w końcu. No i po piąte, narzekanie jest strasznie nieatrakcyjne. Ludzie sukcesu, których przynajmniej ja znam, nie narzekają. Wręcz przeciwnie, jeżeli usłyszą, że ktoś przy nich narzeka, albo przeczytają o jakimś narzekaniu, albo ktoś przy nich gdzieś napisze coś w formie narzekania, od razu eliminują tych ludzi ze swojego życia. I oni nie mają czasu, ani nie mają chęci słuchać narzekań. Więc narzekając, przyciąga do siebie innych ludzi, którzy narzekają, a odsuwasz od siebie ludzi, którzy mogą wnieść dużo wartości do twojego życia. No dobra, ale jest jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego narzekamy? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ wydaje nam się, że zasługujemy na więcej niż mamy. Narzekając na szefa, pieniądze, rodziców, prezydenta, premiera, tak naprawdę wmawiamy sobie, że zasługujemy na więcej. Jeżeli łapiemy się na narzekaniu, należy wyłapać ten moment i zadać sobie pytanie, co ja twoim zachowaniem, twoją pracą, twoim nastawieniem mogę zrobić, aby osiągnąć dany wynik. Oczywiście nie jestem idealny, narzekam tak samo jak każdy inny, ale staram się robić to świadomiej. Ostatnio staram się wyłapywać każde swoje narzekanie i unikać tych narzekań, ale też eliminować ze swojego życia ludzi, którzy narzekają za dużo. Czasami fajnie ponarzekać, co? Ale nie za dużo! Sztenisko, zlatujące samoloty w Warszawie, jakie to jest
okropny. Jakby mi to bardzo przeszkadzało, to bym się przeprowadził. Ale lubię samolot. Od niedawna. Żona mi podpowiedziała, że jest taki system, gdzie się zakłada bransoletkę na rękę i przez 30 dni albo 60 dni, gdy się narzeka, to się zdejmuje bransoletkę i przykłada na drugą rękę. I celem tego jest, żeby nie przekładać bransoletki z ręki na rękę przez 30 dni albo 60. Nie znalazłem żadnej bransoletki w domu, ale od jutra spróbuję coś takiego znaleźć i postaram się nie narzekać przez miesiąc albo dwa. Wydaje się jak zadanie niemożliwe do wykonania, ale zobaczymy. Do zobaczenia jutro.